Witam wszystkich. Jest 24 lipiec i znajdujemy się w tym momencie około 2 km na północ od zatora. I tu jest śluza, spiętrzenie wody dla statków, barek być może. I tu jest droga wojewódzka. Już wam powiem jaka, bo przecież na pamięć nie znam. Dobra, 781. Ona leci w kierunku Babic od zatora. Tutaj wędkarze. Pomachałem. Zawsze macham. I tutaj się obniżę coraz niżej nad ten wał Wisły. I tutaj już widać rowerzystów trzech. Przemierzają w kierunku Oświęcimia. Wiślaną trasą rowerową. I tutaj popatrzcie się, takie zakole jak widzicie. Ja sobie skróciłem, ale tu trzeba 2 km nadrobić, żeby przejechać prosto. Ja sobie to skróciłem. Nie mają wyjścia. Tam jest rzeka, wpada Płozianka, taka mała. I trzeba 2 km nadrobić. I tu sobie fajnie nad tym wałem niziutko leciałem tego dnia, tu na łyżwo-rolkach sobie ktoś jedzie, a tutaj tylko w sumie rowerem można, bo są znaki, że tylko rowerem. Taka trasa rowerowa to będzie chyba kiedyś po całej Polsce. Są odcinki ukończone, w trakcie budowy i też są planowane, bo sobie odpaliłem na necie Wiślane trasę rowerową i tu właśnie jest pokazane. Odcinki w budowie i planowane. Fajnie się tak leci na takim odludziu. Tutaj popatrzcie się, nie ma zabudowań, nie ma wysokich przewodów, wysokiego napięcia. I tak sobie można przemierzać. Fajnie, nawet myślę sobie wybrać się rowerem, ale już widzisz, listopad i nie pojechałem, ale kiedyś się przejadę w kierunku Krakowa. Fajna traska asfaltowa, nawet nie wiem kiedy została zbudowana na tym odcinku. Tutaj leciałem w sumie można powiedzieć pierwszy raz. Tak sobie ją zobaczyłem i przemierzyłem jakieś 10 km tą trasą tak niziutko. No jesteśmy w ogóle w gminie Babice. Gmina Babice, a tuż po lewej stronie Wisły to jest gmina Oświęcimska. Powiat Oświęcimski znaczy się, dobra. No ci jechali rowerzyści w kierunku Krakowa. Ja teraz lecę w kierunku jakby Oświęcimia na wschód. I tak przemierzam, słuchajcie, nieraz się pytacie, jaką prędkością lecę. No ja lecę przelotową, to 50 na godzinę. Czyli w 2 godziny jestem w stanie 100 km zrobić. A jak chcę, to sobie zwolnię. Mogę sobie zwolnić do 38, chyba że będzie pod wiatr, to nawet będę 15 km leciał tak powoli. A to się już za wolno leci. Chyba że się poleci wtedy z wiatrem, to się leci 80-90 na godzinę. O, tu jest znak. Nakaz dla rowerów tylko. Fajnie, fajnie, lubię na takich terenach latać. Długie dni, to był lipiec, późno słońce zachodzi, a ja startowałem tego dnia nie w Bielsku, tylko koło Kęt w Nowej Wsi i tam też musiałem wrócić przed zachodem słońca. No i takie od ludzia. Kiedyś tak, muszę się przejechać, no. Fajna traska. Fajna, równiutka, nie ma takich wzniesień. Nie to co w Bielsku-Biała, w każdą stronę pod górę jest. A tutaj zobaczyłem biwakujące dwie przyczepy. Nadleciałem nad nich. Jedna i druga. Tuż przy Wiśle, może wędkarze sobie siedzą. Lipiec jest. To niech siedzą.
No i wróciłem z powrotem nad wał. Tu jeden rowerzysta sobie jedzie. Powolutku. A tu sprzeciwka kolejni. Fajnie, cieszyli się. Machali mi, ja zresztą też im. Tam takie góry po prawej stronie. Takie małe góry. One są tutaj gdzieś. Bukowica chyba się to nazywa. Bukowica. 361 metrów mają tylko. Za górze, o takie. Widzę na mapie. Koło Libiąża to jest. A tu sobie zrobiłem nawrotkę. 180, żeby te rowerzyści byli przede mną. Ja sobie... Oni, nie wiem, jadą prędkością powiedzmy 30 ileś. To sobie trymerki chyba zaciągłem, żeby lecieć równo z nimi, chociaż przez chwilę. Fajnie, fajnie. O, filmik się zaraz chyba tutaj odlecę w kierunku. W kierunku, wiecie czego? Już wam powiem. Stawy Monowskie. Stawy Monowskie. Tutaj Wisłę właśnie nadlatuje przed nad Wisłą. A tam w tle to są góry koło Kęt. I te wszystkie nasze całe pasmo. Dziękuję.